Cześć, dzień dobry, witam was z powrotem na moim kanale w pierwszym filmiku z serii Back to School. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że mogę w tym roku tą serię nagrywać, bo od kiedy pamiętam ten powrót do szkoły, sierpień, wrzesień, kojarzył mi się z tą serią i sama uwielbiałam ją oglądać, jak wracałam do szkoły. I postanowiłam, że od kiedy mam już swój kanał i uwielbiam tematy organizacji i produktywności, to nagram tą serię Back to School i mam wielką nadzieję, że będziecie to oglądać i razem przygotujemy się na nowy rok szkolny. I chyba to tyle. Pamiętajcie zostawić subskrypcję, żeby nie przegapić żadnego filmiku z tej serii. Ja już nie przedłużam, przechodzimy do filmiku. A więc na sam początek postanowiłam, że podzielę się z wami moim sposobem na robienie notatek, prowadzenie zeszytu, żebyście wiedzieli, czy warto kupować te zeszyty, czy może nie przestawić się na coś innego. A mówię tu dokładnie o prowadzeniu segregatorów. Powiem w tym filmiku, jak podzieliłam przedmioty, na czym się skupiłam. Porównam do zeszytów, czy właśnie warto zamienić zeszyty na segregatory. I co robiłam, że moje notatki były bardziej efektywniejsze i przyjemniej mi się z nich uczyło. W gimnazjum normalnie prowadziłam zeszyty, ponieważ z góry mieliśmy to narzucone, ale idąc do liceum znalazłam filmik Alexis, Oli i Na kocią łapę, gdzie pokazywały swoje segregatory, ich organizację i to zainspirowało mnie do zaczęcia prowadzenia swojego, bo wiecie, ja uwielbiałam te wszystkie amerykańskie filmy i bardzo podobał mi się ten pomysł, że wszyscy nosili tam segregatory, szafki i tak dalej. W pierwszej klasie liceum postanowiłam, że zacznę jeszcze z zeszytami, ponieważ było to coś dla mnie nowego. Nie wiedziałam, czy nauczyciele będą ode mnie wymagać zeszytów, czy jednak będę mogła postawić na dowolność, więc przez ten pierwszy semestr orientowałam się, czy ktoś zbiera zeszyty, czy tam sprawdzają nam notatki, czy coś. I w połowie pierwszej klasy już wiedziałam, jak to wygląda mniej więcej, więc tak stopniowo postanowiłam przenieść się do segregatora. Ja od kiedy pamiętam uwielbiam robić notatki i zawsze przed sprawdzianem brałam kartki i spisywałam na nich najważniejsze informacje. I tak zrobiłam w połowie pierwszej klasy liceum, kiedy do segregatora zaczęłam wkładać właśnie moje notatki do sprawdzianów. I taki segregator z notatkami prowadziłam do końca pierwszej klasy, a wraz z początkiem drugiej, kiedy odpadły mi te zbędne przedmioty i miałam głównie rozszerzenia, no to już przerzuciłam się w 100% na segregator. Był to ten segregator z flamingami, kupiłam go w Empiku za jakieś 16 zł. Ja rozszerzałam matematykę, geografię i angielski, ponieważ byłam na profilu MatGeoAng. I taki właśnie segregator nosiłam codziennie ze sobą do szkoły. Jest on dość lekki, nie zajmował mi też dużo miejsca, więc bardzo dobrze mi się sprawdzał. Wiedziałam już wtedy, ile mniej więcej piszemy na danym przedmiocie, więc wiedziałam, że taki segregator mi spokojnie wystarczy. Później pokażę dokładnie, jak on wyglądał w środku z moimi notatkami, ale tak mniej więcej to zawsze na początku miałam takie foliki do przechowywania sprawdzianów, testów, jakichś kserówek. I każdy przedmiot miałam oddzielony taką zakładką, którą przygotowałam sobie wcześniej. Tutaj wszystko brushpenem sama robiłam i tak wyglądał mój każdy przedmiot. Jeżeli chodzi o to, co nosiłam ze sobą do szkoły, bo taki segregator jednak może trochę miejsca zajmować więcej niż zeszyty, więc tak, zawsze miałam ze sobą ten segregator, w którym miałam jeszcze tutaj z przodu pliczek, kartek takich pustych, żeby uzupełniać je na lekcjach. Jeżeli jakoś by mi się skończyły nagle, to w szafce miałam dodatkowy plik na zapas. Podręczniki trzymałam w szafce, ewentualnie zabierałam ze sobą do domu, jeżeli miałam zrobić jakąś pracę domową, przygotować się do sprawdzianu, albo praktycznie w ogóle z nich nie korzystaliśmy, jak na przykład na polskim. Może już słyszeliście o tym sposobie na zastąpienie zeszytów, ale chciałabym jeszcze porównać zeszyt i segregator, żebyście sami zobaczyli, jakie są różnice i czy warto się zamieniać. Wiadomo, w zeszycie wszystko macie w jednym miejscu, bo jednak wszystkie notatki trzymacie w tym jednym zeszycie. Nie musicie nic oddzielać, przykładać i tak dalej, więc możecie się w danym zeszycie skupić tylko i wyłącznie na jednym przedmiocie. Jednakże było to dla mnie trochę niewygodne, ponieważ jak otwieracie zeszyt, to nie zawsze możecie wykorzystać kartkę w 100%, bo tutaj coś się zagina, tutaj coś przeszkadza, tutaj wam przeszkadza sterta kartek, na której nie możecie położyć rękę. Czułam, że nie mogę wykorzystać kartek w 100%, a ja jednak wolę mieć więcej miejsca i całą kartkę bardzo dobrze wykorzystać. Nie wiem jak wam, ale mi bardzo rzadko udawało się skończyć zeszyt i często wyrzucałam takie pół uzupełnione zeszyty, ponieważ nie miałam co z nimi zrobić, bo już szkoda było wyrywać tych kartek na jakiś notatnik. Wiem, ile zmarnowałam kartek i to było jednym z moich głównych powodów, dlaczego przerzuciłam się na segregator, bo nie chciałam już wyrzucać tylu zeszytów i tyle kartek. Natomiast taki segregator to jest niekończący się zeszyt, ponieważ cały czas możecie dokupywać do niego kartki, zmieści się ich tutaj dosyć sporo, więc może wam starczyć na bardzo długo. Kolejnym powodem, dlaczego uważam, że takie segregatory są lepsze od zeszytów, to to, że możecie sobie wyciągnąć kartkę i wykorzystać
jej powierzchnię w 100%. I takie wyjmowanie kartek, przekładanie wszystkiego to jest kolejny plus, ponieważ możecie dostosować taki segregator pod siebie. Ja na przykład mój segregator wykorzystywałam tylko i wyłącznie do notatek, ale na przykład Iza z kanału Na Kocioł Łapę pokazywała na swoim kanale, jak ona prowadzi segregator do notatek i planer w jednym. I to też jest super pomysł, pamiętam, że bardzo mi się to podobało, ale mi się to po prostu nie sprawdziło. Dla mnie to jest bardzo wygodne, ponieważ nie muszę nosić drugiej teczki na właśnie jakieś kserówki, sprawdziany, notatki od nauczycieli. Wszystko sobie chowałam do segregatora i wszystko miałam w jednym miejscu. Tutaj też się pojawia pytanie, czy segregator wychodzi taniej od zeszytów. Według mnie tak, jeżeli potraficie dobrze szukać, ponieważ w takim Empiku pliki, segregatory mogą być nieco droższe niż w takich sieciówkowych, dużych sklepach typu Auchan, Carrefour czy coś w tym stylu. Ja wszystkie moje pliki kupowałam właśnie w Carrefourze, bo wtedy wychodziło najtaniej. Kupowałam wtedy zapas kilku plików, już nie pamiętam ile to wychodziło dokładniej, ale wydaje mi się, że koniec końców segregatory wychodzą taniej, ponieważ kupujecie jeden segregator na lata i nie musicie co roku ich wymieniać. Ja mam ten jeden od tak naprawdę początku liceum i sprawdza mi się świetnie. Nic mu nie dolega, jest w bardzo dobrej formie i myślę, że na studiach też będę z niego korzystać. Teraz powiem Wam nieco o organizacji takich segregatorów. Wiadomo, w takim jednym segregatorze nie zmieściłyby się 3 lata geografii, angielskiego i matematyki. Więc się spytacie, co takiego zrobiłam, że tutaj tak naprawdę już nic nie ma. Otóż taki segregator miałam tylko i wyłącznie do szkoły, ale oprócz niego miałam jeszcze jeden segregator na jeden przedmiot. Wygląda to dość obszernie, bo są to takie wielkie 3 segregatory. I oczywiście nie nosiłam ich ze sobą do szkoły, trzymałam je na półce nad biurkiem, żeby zawsze mieć do nich dostęp. W tym segregatorze trzymałam tylko notatki bieżące z danych działów. Notatki robiłam normalnie na lekcji, na przykład z geografii notowałam ołówkiem i potem w domu, na przerwach, w jakichś innych, mniej ważnych lekcjach przepisywałam je, robiłam rysunki, ale nie zajmowało mi to jakoś dużo czasu, wolałam, żeby były po prostu czytelne. Wszystko uzupełniałam na bieżąco, więc nie marnowałam 4 godzin, żeby przepisywać te notatki. Bardziej robiłam je na luzie, właśnie na przerwach i tak dalej. Ale to też był mój główny sposób na uczenie, więc nie zdziwcie się, że jakby ja lubiłam je robić, bo widziałam z tego efekty i w sumie sprawiło mi to wielką radość właśnie, żeby coś narysować, pokolorować coś. I na przykład, kiedy kończyłam dział z geografii, wyjmowałam cały plik tych tematów, które przerobiliśmy i wkładałam je w domu do osobnego segregatora. To jest mój na przykład segregator z geografii i tu mam wszystkie notatki, kserówki z całego mojego liceum. Wszystko jest w jednym miejscu, więc łatwo było mi się uczyć w domu ze sprawdzianów, a do szkoły na przykład przy sprawdzianem zabierałam sobie tylko ten pliczek do nauki. Tak samo robiłam to z matematyką, tego jest troszeczkę więcej, bo jednak z matematyki pisaliśmy, a bardziej rozwiązywaliśmy więcej zadań. Mam jeszcze jeden segregator i tu trzymałam puste kartki, które sobie dobierałam, kiedy mi ich brakowało. O tym, jak robię notatki, będzie osobny film, bo jeżeli miałabym połączyć segregatory, organizację i robienie notatek w jednym film, trwał on by za długo, dlatego postanowiłam to podzielić. Też będzie niedługo na kanale, więc wyczekujcie. Więc tak, takie 4 segregatory uratowały moje życie i dzięki nim moja organizacja notatek, nauki stała się o wiele łatwiejsza, efektywniejsza, wygodniejsza i chyba tańsza. I teraz pokażę Wam, jak wyglądają te segregatory od środka. Pokażę Wam też mały sneak peek moich notatek, jak one wyglądają, więc zmieniam pozycję statywu i idę do biurka. Zaczynając od mojego segregatora z tymi notatkami codziennymi do szkoły. Wzór może nie jest już taki fajny, jak wyobrażałam sobie 3 lata temu, ale nieważne, sprawdza się super. Na samym początku zawsze miałam jakieś 2-3 foliki, w które chowałam wszystkie sprawdziany czy kserówki od nauczycieli. Przegródkę na przedmioty robiłam sobie sama, mama mi przyniosła tylko z pracy takie prostokątne coś, a sama sobie napisałam każdy przedmiot braszpenem. Na geografii na samym początku miałam wszystkie wypisane wzory, ponieważ ułatwiało mi to pracę, na przykład jak musieliśmy coś obliczyć, a nie pamiętałam wzoru na czegoś, no to zawsze wracałam na początek, wiedziałam, że to tu będzie i ewentualnie to sobie uzupełniałam z czasem. Tutaj mam aktualnie jeden dział, bo chciałam Wam pokazać, jak to wyglądało. Resztę mam w tym segregatorze od geografii. Przechodząc dalej, miałam matematykę. Tutaj kiedyś zrobiłam sobie notatkę z ciągów, więc ją trzymałam na początku, jakbym nie pamiętała wzorów, tak samo z geografii. Dalej nic nie ma, bo tutaj trzymałam wszystkie kartki z obliczeniami, bo jedyne co robiliśmy na lekcji, no to zadania. Przechodzimy do języka angielskiego. Tutaj mam powtórkę z gramatyki, którą sobie zrobiłam na początku drugiej klasy. Dokładnie tak samo jak geografię i matematykę, żeby mieć te najważniejsze informacje w pigułce na samym początku.
I jakieś tutaj notatki z lekcji. Nie wyglądały może one jakoś najlepiej, ale robiłam je na bieżąco w szkole. Czasem się bardziej przygodałam, czasem mniej. I ostatnim przedmiotem, który miałam w tym segregatorze, to był język hiszpański. Bardzo przyjemnie mi się robiło w nim notatki, więc jakby uznałam, że będę go tutaj prowadzić. Na koniec każdego działu robiłam sobie notatkę, z której przygotowywałam się do sprawdzianów i trzymałam je zawsze na samym końcu. I tak to właśnie wyglądało u mnie mniej więcej na co dzień. Z polskiego miałam osobny zeszyt, ale bardzo mało w nim pisaliśmy, więc nawet go wam nie pokażę, bo to nie ma sensu. Tutaj mamy segregator z matematyką i jak zawsze na samym początku mam tu folijkę z kserówkami, sprawdzianami i notatkami jakimiś, na przykład tutaj mam. A sam środek jest cały w zadaniach, więc nie jest to nic ciekawego. Sama matematyka, obliczenia, jakieś tam kolorki przy obliczeniach, czy tam początki nowego działu. I przechodzimy do ostatniego segregatora, z którego jestem najbardziej dumna, ponieważ jest to geografia. Tutaj na początku mam jakąś notatkę z pierwszej klasy, źle to teraz sobie ułożyłam. Klasycznie folijkę z kserówkami i tu już lecimy normalnie z notatkami. Na geografii starałam się, żeby każdy dział był zrobiony innym kolorem. Z tego działu chyba jestem najbardziej dumna, bo było tutaj bardzo dużo rysowania. I chyba to by było na tyle o moich segregatorach. Możecie mi napisać w komentarzu, do której klasy idziecie po wakacjach i jak organizujecie swoje notatki. Zeszyty, segregatory, czy może macie jakiś inny sposób? Chętnie poczytam i może dowiem się o innym sposobie na notatki, o którym jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że pierwszy filmik z serii Back to School wam się spodobał i zostaniecie ze mną na dłużej. Możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Po więcej inspiracji, motywacji zapraszam was również na TikToka i Instagrama. Link do wszystkiego macie w opisie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, do następnego filmiku i cześć!